Witam Was serdecznie, moje drogie. Mój boyfriend tak jest w trakcie przetwarzania. Z czym ja do Was teraz przychodzę? Przychodzę do Was, moje drogie, z taką maciupeńką jakby pogadanką. Dlaczego pogadanką? Ponieważ dostaję od Was propozycję nagrywania różnych filmików, jakie byście sobie życzyły. Ja Wam tutaj powiem teraz, jakie to są propozycje i bardzo bym Was prosiła w komentarzach, piszcie mi pod tym właśnie filmikiem, co byście jeszcze chciały, żebyśmy dla Was, czy żebym ja dla Was nagrała, tak? Jeżeli chodzi o Wasze propozycje, chciałyście challenge, tak? Jakikolwiek z mężem, więc był dla Was specjalnie zrobiony challenge Bimbozzled. Był również Husband Does My Makeup, także to były te dwa challenge. Był następnie tak, jak mnie znasz. Dalej, są prośby o polecane książki jakiekolwiek, także mogę Was zapewnić, że taki oto filmik również będzie na moim kanale. Także spełnię też również Waszą prośbę a propos książek, także powiem, jakie książki ja lubię, jakie ja wybrałam, jakie ja czytałam, jakie czytam, jaki rodzaj książek w ogóle literatury lubię, tak? Także będzie taki filmik. Następnie prosicie o 7 Seconds Challenge, także mam nadzieję, że również się pojawi. Dalej myślę, że w ogóle w następnej kolejności postaram się posklejać dla Was bloopersy, tak? To będą takie filmiki trochę zaaranżowane, trochę nie. Niektóre są takie, które po prostu były faktycznie gdzieś tam z ukradkiem, jakby powiem, niezaplanowane kompletnie. Mam nadzieję, że będzie śmiesznie. Mam nadzieję, że będzie naturalnie. Bardzo proszę, piszcie mi w komentarzach, co byście jeszcze chciały zobaczyć, czy w ogóle mój kanał Wam się podoba, co się w nim Wam nie podoba. Pytam dlaczego, bo chciałabym po prostu się jakoś w miarę do Was dopasować, tak? Sprawić tak, żebyście lubiły mój kanał, a jeżeli ja na przykład, nie wiem, mi się wydaje, że coś, co ja Wam pokazuję, Was nie interesuje, więc po prostu bardzo Was proszę, piszcie mi, z przyjemnością odczytam wszystkie Wasze komentarze. Co jeszcze dla Was przygotowałam? Napiszcie mi oczywiście w komentarzach również, czy po prostu chcecie taką recenzję. Chciałam Wam zrecenzować te oto dwie paletki. Nie wiem, czy je porównam, czy zrobię po prostu. Jest wklejone zdjęcie na Facebooka. Ja miałam makijaż wykonany tąże tylko i wyłącznie paletką. To jest nic innego jak The Balm i to jest ta paletka Voyage. Następna to jest Tude i to jest również The Balm. Także taki mam sobie zamysł, żeby po prostu Wam pokazać, jak te cienie się sprawują na oku i jak te balsamy do ust i te szminki tutaj się sprawują. To jest w ogóle paletka, którą wykonujecie. Jedną paletką robicie wszystko, tak? Ponieważ macie tutaj coś na usta, macie róże, macie bronzer, macie rozświetlacz i 9 cieni. Kolorki są takie bardzo naturalne, także raczej do każdej karnacji, do każdych włosów, do każdej cery. Także taki mam zamysł. Następnie prosicie mnie, również prosiłyście mnie o recenzję tego rozświetlacza. Będzie również recenzja tego rozświetlacza. Ja, jeżeli chcecie, napiszcie mi oczywiście, jeszcze raz się powtórzę w komentarzach, czy chcecie, żebym zostawiła te dwa kosmetyki razem i zrobiła ich recenzję, czy po prostu całkowicie oddzielną. To jest rozświetlacz, to jest ten krem na te na zaczerwienienia. O, czyli to jest nic innego jak ten Primer Base Anti-Redness. Także to jest ten na zaczerwienienie naszej skóry. Ja myślałam, żeby Wam to zestawić i powiedzieć Wam coś o tych obu kosmetykach, co ja w ogóle już sądzę. Rozświetlacz już używam, krem użyłam dosłownie raz, także troszeczkę jeszcze poużywam i Wam zrobię tego recenzję. Co ja jeszcze mam w zamyśle? Aha, no oczywiście jeszcze będzie, mam nadzieję, że już jutro jakoś rano postaram się Wam skleić Glossy Boxa, ponieważ dostałam pudełeczko i chciałabym je z Wami otworzyć. Tak, czyli Glossy Box. Dalej co jeszcze? To było. Tak jak już wspomnieliśmy Wam teraz w tym boyfriend tagu, wspomniałam Wam, że będą konkursy. Jeden konkurs będzie zrobiony przeze mnie, wymyślony przeze mnie, drugi konkurs wymyśla mój mąż, także szczerze powiem, nie wiem co to będzie, on tutaj Wam wszystko zademonstruje. Recenzja. I co? To już było, będą bloopersy, to już powiedziałam. Aha, i jeszcze chciałam, to już tak odrębnie, chciałabym Wam zrobić też tag pod tytułem Kto? Także będą również pytania, będzie pytań, ja Wam już tutaj powiem, pytań będzie 20, będziemy mieli wypisane inicjały swoje na dłoniach i będziemy zadawać pytania i po prostu będziemy odpowiadać dłoniami, tak, dłońmi. Na pytanie kto? Także coś takiego również Wam przygotowuję.
No i tyle. To są teraz takie jakby moje następne pomysły. Czy Wam się podobają? Bardzo proszę, piszcie mi tutaj w komentarzu, pod tym filmikiem, w komentarzach. Czym Was więcej będzie tutaj brało udział, tym bardziej się ucieszę. Oczywiście odsyłam Was na Twittera, na Instagrama i na Facebooka. Co jeszcze? Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. Zauważyłam, że moje wyświetlenia po prostu rosną jak trawa po deszczu. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Dodaje mi to naprawdę skrzydeł. Dziękuję, że piszecie do mnie prywatne wiadomości. Co więcej, w ogóle dziękuję za to, że Was troszeczkę przybywa w końcu. Ja mówię, ja jestem dopiero 10 dni na YouTubie i jestem przeszczęśliwa z tych, że osiągnięć, jakie już po prostu mam, bo dla mnie ta ilość wyświetleń to jest w ogóle jakiś cud, także to jest taki mały miracle. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję, piszcie mi w komentarzach Wasze propozycje, co byście chciały, żebym dla Was nagrała. Nie, może właśnie jakieś, Wy macie inne zupełnie pomysły, co Wam się podoba na moim kanale, co Wam się nie podoba, co byście myślały, żebym zmieniła albo co dodała. Także piszcie mi wszystkie swoje odczucia, bardzo mnie to interesuje, ponieważ to wszystko jest dla Was, nie dla mnie. Także ja sama do ściany mówić nie będę, mówię to wszystko do Was i robię to dla Was. Także dziękuję Wam jeszcze raz, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Przesyłam stado buziaków i do zobaczenia wkrótce. Pa!